Radio Campus. Efekt sieci. Witam w kolejnym odcinku Efektu Sieci, audycji poświęconej transformacji cyfrowej. I my się transformujemy, muszę Państwu przyznać, bo po raz pierwszy nagrywamy się zdalnie ze studia domowego z racji ograniczeń w naszej aktywności zawodowej i ograniczeń związanych z przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. Próbujemy wykorzystać nowe technologie do tego, żeby być z Państwem. Miejmy nadzieję, że za kilka tygodni sytuacja się unormuje i wrócimy już do studia Radia Campus. Dziś ze mną Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Asiu. Cześć Justyna. Mam do Ciebie pierwsze pytanie, związane z tym, z informacjami, które zalewają nas z każdej strony. Jesteśmy w domach, pracujemy zdalnie, uczymy się zdalnie, edukujemy się zdalnie, właściwie wszystko robimy sprzed komputera. No i raz na jakiś czas sprawdzamy, co dzieje się w naszym świecie. Dostajemy różne informacje, często sprzeczne na temat tego, jak rozwiązywane są kwestie związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi chociażby. I powiedz, jak weryfikować te informacje, które dostajemy? Jak spośród tego całego morza różnych newsów wyciągać te, które są prawdziwe, a odsiewać te, które są tak zwanymi fake newsami? To jest bardzo dobre pytanie, bo ostatnie dni pokazują nam, że wcale nie jest to tak łatwe i wcale te tradycyjne wskazówki, które można dać, nie sprawdzają się w obecnych okolicznościach, bo jak pewnie zauważyłaś, zmieniają się te wytyczne, które dostajemy z oficjalnych, potwierdzonych źródeł informacji, czego przykładem jest informacja, która najpierw raczej miała status fake newsa dotycząca tego, że nie można przyjmować ibuprofenu, po czym jednak pojawiła się ona również na tych właśnie sprawdzonych źródłach informacji, takich jak chociażby WHO. W każdym razie wydaje mi się, że to, co możemy zrobić, to na pewno właśnie przede wszystkim kierować się tymi źródłami informacji, które wiemy, że są sprawdzone, czyli właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, czyli strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy strony rządowe, ponieważ tam powinniśmy mieć do czynienia jednak z informacjami, które są najświeższe i najbardziej wiarygodne. Natomiast kolejnym, jakby drugim aspektem, tak, nie tym związanym z tym, jak zmienia się sytuacja dotycząca tego, jakie mamy źródła wiedzy naukowej, czyli właśnie na przykład o tym ibuprofenie, tak, że te wytyczne mogą się zmieniać, no to tradycyjnie mamy do czynienia z różnego rodzaju fake newsami, które są rozprzestrzeniane celowo i takim przykładem byłyby informacje, czy artykuły, czy bardziej nagłówki właściwie same, które próbują zrzucać odpowiedzialność i pokazywać absolutną bezczynność Unii Europejskiej. Tak, czyli jakby już o takim bardziej politycznym charakterze jest próba wykorzystywania tej sytuacji do rozprzestrzeniania treści, które nie do końca są zgodne z prawdą, a które właśnie mają przykuwać naszą uwagę jako coś takiego kontrowersyjnego i jakby potencjalnie tak wywoływać w nas ochotę klikania w te teksty. No ale dochodzą do nas informacje o coraz bardziej restrykcyjnych działaniach, które są wprowadzane i to przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, pojedyncze kraje, jak choćby zamykanie granic. Widzimy te takie zdjęcia działające na wyobraźnię kilkudziesięciokilometrowych korków na granicach, chociażby na granicy polsko-niemieckiej. A z drugiej strony dochodzą do nas informacje z poziomu Unii Europejskiej, jakie kroki mają zostać wcielone w życie, żeby zabezpieczyć nas, czy ograniczyć to ryzyko, z którym się borykamy. To co takiego teraz dzieje się w Unii? Co robi Unia w tym momencie, żeby jakoś pomóc krajom członkowskim w walce z epidemią? Bardzo trafnie to ujęłaś, mówiąc o tym, co Unia może zrobić, żeby pomóc krajom członkowskim w walce z epidemią. Unia jako taka, jako organizacja nie ma kompetencji, które mogłaby samodzielnie realizować w zakresie ochrony zdrowia publicznego. W związku z czym właśnie te zarzuty, które się pojawiają, jeżeli chodzi o jej bezczynność, są nieporozumieniem, ponieważ Unia może działać w wielu różnych płaszczyznach, ale w zakresie zdrowia publicznego ona tylko wspiera i koordynuje działania państw członkowskich. I teraz, jeżeli chodzi o to, od czego zaczęłaś, czyli o tę kwestię zamykania granic, ona właśnie stanowi bardzo dobrą ilustrację tego, jak państwa członkowskie same podejmują różne działania dotyczące właśnie ograniczania wstępu, tak, na ich terytorium
i nie robią tego w sposób skoordynowany, w związku z czym trudno jest potem uzyskać wiarygodne i pełne informacje dotyczące tego, jaka jest w danej chwili sytuacja na danej granicy. Mieliśmy do czynienia z wprowadzaniem różnego typu ograniczeń, z jednej strony ukierunkowanych tylko na osoby przybywające z danych obszarów, tak, z drugiej strony na przykład ograniczenia tylko nakazujące kwarantannę, ale państwa mają w tym zakresie pewnego rodzaju swobodę, w związku z czym właśnie nie mamy jednej skoordynowanej polityki wobec tego, jak należy się zachowywać w tej sytuacji w odniesieniu do tego, jakie zasady powinny obowiązywać w zakresie przekraczania granic. I to, co powiedziałaś o tych korkach, tych kolejkach, tak, które pojawiły się teraz na granicach, o których istnieniu właściwie już mogliśmy zapomnieć do pewnego stopnia, tak? No bo jednak właśnie w związku ze Schengen jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy przyjeżdżamy z Polski do Niemiec, to co może nas ewentualnie, chociaż już też coraz mniej, zwrócić naszą uwagę, tak, że jesteśmy w innym państwie, to jakoś dróg, ale ta obecna sytuacja jest z perspektywy Komisji Europejskiej postrzegana jako do pewnego stopnia niepokojąca, ponieważ Komisja Europejska stara się przypominać, że przede wszystkim wszyscy jesteśmy obywatelami unijnymi, w związku z czym ten nasz status właśnie jako obywateli unijnych powinien być respektowany. A po drugie, wydaje się mocno podkreślać konieczność zachowania swobody przepływu towarów. I tutaj w związku z tym, jak silne są te powiązania gospodarcze między różnymi państwami członkowskimi, niezbędne jest zachowanie jakiegoś rodzaju płynności, tak, w dostawach, bo jej brak będzie tak naprawdę generował kolejne trudności. No a w takim bardziej etycznym wymiarze Komisja zwraca również uwagę na to, że musimy starać się umożliwić swobodny przepływ sprzętu medycznego czy masek, tak? Takich artykułów, które teraz będą potrzebne w tych państwach, w których epidemia najmocniej uderza i które są najbardziej dotknięte jej konsekwencjami. Naszym gościem jest Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asiu, rozmawiamy o tym, co może zrobić Unia, żeby wesprzeć kraje członkowskie w walce z pandemią, ale wydaje mi się, że powstaje taki dylemat. To jest przestrzeń dla zrodzenia się po raz kolejny być może pytania o to, czy Unia Europejska to jest raczej integracja różnych aktorów, czy to jest raczej teraz droga ku izolacji, no bo jeżeli mówimy o zamkniętych granicach, no to ta integracja jest być może deklarowana, natomiast realnie przywracamy podział w Europie. I czy to jest dylemat, który teraz się gdzieś pojawia? Jeśli tak, to jak sobie z tym dylematem radzą poszczególne kraje i jak na niego odpowiada Unia Europejska? Tak, zgadzam się z tym, że ten dylemat teraz powraca. Z drugiej strony to też nie jest pierwsza sytuacja, w której mamy do czynienia z problemem związanym z brakiem solidarności między państwami członkowskimi. Jest to jakby bardzo radykalne w tym momencie to, co się dzieje i na pewno zmusi przynajmniej część decydentów politycznych do pomyślenia nad tym, jak dalej sobie wyobrażamy integrację i co właściwie chcielibyśmy w jej ramach osiągnąć. No ale pamiętajmy, że właśnie Unia Europejska jest tak silna, jak silne dadzą jej kompetencje państwa członkowskie i widzimy płaszczyzny, w których ta aktywność Unii w tym momencie jest trudna do przecenienia. Przykładem jest to, jak Unia będzie i już to robi, inwestowała w badania na temat czy szczepionki, tak, czy ogólnie koronawirusa, czyli mamy jakiś taki efekt synergii, tak? I mamy jakieś takie płaszczyzny, w których te fundusze unijne są bardzo mocno nakierunkowane na to, żeby wspierać wszystkie państwa członkowskie, tak? I wspierać takie działania na skalę całej Unii, których efekty mogą okazać się właśnie pożyteczne dla nas wszystkich. No i również jeżeli chodzi o tę płaszczyznę gospodarczą, wydaje się, że byłoby wskazane, żeby jednak wspierać właśnie działania z poziomu Unii Europejskiej w ramach tego wymiaru gospodarczych konsekwencji, które prawdopodobnie, czy już możemy obserwować, tak, że ta pandemia będzie miała we wszystkich państwach europejskich. Także
Wydaje mi się, że jednak byłoby wskazane, żeby cała ta sytuacja została przekuta w głębsze poczucie solidarności i głębszą integrację, a niekoniecznie właśnie w przyzwolenie na izolowanie się państw w sytuacji, w której właściwie to, czego potrzebujemy, właśnie to większa solidarność. A mówiłaś o konsekwencjach tego kryzysu, który być może nadejdzie lada miesiąc, lada chwila dla nas wszystkich. Jakie to mogą być konsekwencje poza tym, że niestety nasze zdrowie jest wystawione na próbę? Jakie to mogą być inne konsekwencje w skali całej Unii Europejskiej albo w skali poszczególnych państw członkowskich? Pojawiają się dosyć poważne obawy dotyczące tego, jak właśnie dalej będzie funkcjonował dział rynek pracy, tak jak to odbije się na działalności przedsiębiorstw. I w tych płaszczyznach też Unia Europejska deklaruje i stara się w miarę swoich możliwości umożliwiać państwom korzystanie z funduszy, umożliwiać państwom w pewien sposób ułatwiać procedury przyznawania pomocy publicznej, która w tej sytuacji jest jednym ze środków, tak, którym państwa chciałyby się posługiwać i który jest niezbędny do tego, żeby zagwarantować jakiegoś rodzaju płynność, jeżeli chodzi o działalność. Natomiast też pamiętajmy, że Unia, obiecując i przekazując fundusze, nie zawsze, nie do końca ma wpływ na to, jak państwa zdecydują się je spożytkować, tak? Czyli ta odpowiedź już konkretnymi programami wsparcia, co obserwujemy w czasie ostatnich dni, tak? Że kolejne rządy deklarują kolejnego rodzaju programy, żeby właśnie uspokoić nieco sytuację, żeby w jakiś sposób zagwarantować czy obiecać przedsiębiorcom i pracownikom, że nie zostaną, kolokwialnie mówiąc, na lodzie. Unia w tym zakresie raczej zachowuje taką pozycję organizacji, która może przekazywać środki i może ułatwiać pewne procedury, tak, ale same programy już będą realizowane właśnie i na poziomie krajowym, i ewentualnie na poziomie unijnym, jeżeli chodzi o wsparcie niektórych przynajmniej aktorów. Naszym gościem jest Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asiu, no z tego co mówisz wynika, że te działania, które mają teraz pomóc nam w zaradzeniu tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, że są to działania raczej rozproszone, mało skoordynowane. Czy możemy oczekiwać, albo czy jest to pewną misją Unii Europejskiej, żeby skoordynować te działania, żeby zebrać je w jednym ręku i rozdawać karty? Czy tutaj ta rola Unii pozostanie taka subsydiarna przez kolejne tygodnie? W tym momencie, w związku z tym, jakie są kompetencje Unii, ona pozostanie taka wspierająca wobec tego, jakie działania są podejmowane przez państwa członkowskie, bo tak jak wspominałam na początku, w zakresie ochrony zdrowia publicznego ona tylko tyle może. Natomiast jeżeli chodzi o działania podejmowane przez Unię jako całość, na przykład w zakresie wsparcia finansowego przekazywanego do innych regionów świata, czy w zakresie właśnie tych programów, które będą miały na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym pandemii, będziemy obserwować tę sytuację wraz z jej rozwojem, tak? Na ile Unia będzie tutaj aktywnie starać się zwiększać swoje wsparcie. Natomiast wydaje się, że główne jakby konsekwencje, tak, czy pytania, które mogą się pojawić, to wykształcanie nowych mechanizmów współpracy i przyspieszonej współpracy na przyszłość. Bo tak jak próbowaliśmy w ostatnich dniach z zespołem właśnie w Delabie przygotować takie zestawienie na przykład dotyczące tego, jak po kolei różne państwa wprowadzały ograniczenia na granicach, tak? Okazało się, że mimo tego, że teoretycznie wszystkie europejskie państwa jakby powinny, czy wydawało nam się, że powinno być to w miarę łatwe, żeby te informacje znaleźć, natomiast okazało się właśnie, że te informacje nawet właśnie na tak istotny dla nas wszystkich temat, jak te ograniczenia na granicach, są trudno dostępne. Jeżeli chodzi o notyfikowanie tych środków Unii, one też są publikowane z pewnego rodzaju opóźnieniem, w związku z czym jakby wymagało to od nas szukania na oficjalnych stronach rządowych, weryfikowania tych źródeł, tak, które właśnie możemy znaleźć przede wszystkim jako nagłówki w prasie. I tutaj wracamy trochę do tego tematu
od którego zaczęłaś, tak? Czy właśnie taki nagłówek prasowy jest dla nas wystarczająco wiarygodnym źródłem informacji, czy jednak staramy się szukać dalej, znaleźć te rządowe źródła, spróbować znaleźć ten akt prawny, którym dane ograniczenie jest wprowadzane. No i mimo tego, jak teoretycznie właśnie ta cyfrowa epoka powinna nam ułatwiać dostęp do tych wszystkich informacji, to nadal jest dosyć pracochłonne i momentami trudne. Także chociażby w tej płaszczyźnie wymiany informacji wiemy, że jest jeszcze trochę do zrobienia. No to ostatnie pytanie na zakończenie, jakby analizując wszystko, co powiedziałaś, tak dosyć uspokajająco. Czy możemy czuć się bezpieczniej, czy możemy czuć tę taką ojcowską rękę Unii Europejskiej, która gdzieś czuwa nad nami w tych szalonych czasach, w których żyjemy? I czy faktycznie te działania, takie wspierające, jak powiedziałaś, które mają nam raczej dopomóc naszym władzom działać w dobrą stronę. Czy te działania ze strony Unii dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, a my możemy oddać się naszym lokalnym działaniom tutaj na rzecz ochrony naszego bezpieczeństwa? Wydaje mi się, że Unia chociażby przez właśnie zwracanie uwagi na ten aspekt, na to, że jesteśmy obywatelami unijnymi, a nie tylko obywatelami pojedynczego państwa członkowskiego, chociażby ze względu na to odgrywa pewną rolę, bo kiedy wprowadzamy te wszystkie środki właśnie ograniczające możliwość wstępu czy wjazdu, tak, na terytorium naszego państwa, pamiętajmy o tym, że miliony obywateli unijnych mieszkają poza państwem, w którym byli urodzeni. Mamy miliony małżeństw osób z różnych państw członkowskich i jednocześnie w Polsce, z tego co wiemy z badań, wsparcie czy wiara, czy zaufanie do Unii Europejskiej jest bardzo wysokie. W związku z czym warto o tym wszystkim pamiętać i nie dawać się właśnie zmanipulować tym przekazom, które usiłują zrzucać na odpowiedzialność na Unię, jakby to ona była bezczynna, podczas kiedy właśnie przynajmniej część tych działań, które Unia podejmuje, są, wydaje się, istotnymi elementami przypominania o tym, jak silnie wszyscy jesteśmy związani i jak bardzo tak naprawdę te powiązania w ramach całego naszego kontynentu są widoczne, szczególnie teraz, kiedy właśnie rodziny mogą zostać rozdzielone, tak, przez to, że pojawiają się te wszystkie zakazy podróżowania. Także nie wiem, czy ojcowską, czy matczyną troską tutaj możemy to nazwać. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi po prostu na różnego rodzaju istotne zagadnienia i próbę właśnie przypominania państwom członkowskim o tym, że jesteśmy wspólnotą i powinniśmy zachowywać się solidarnie, no to możemy pod tym względem liczyć na Unię, jak również pod względem właśnie tych konkretnych działań, czy to wspierania finansowego badań, czy to wspierania finansowego państw członkowskich. Istnieją płaszczyzny, w których jej aktywność jest dla nas, myślę, bardzo istotna. Czyli zbierając to wszystko w całość, w grupie siła, w solidarnej, w zintegrowanej grupie siła, i być może nie jest to siła, która bezpośrednio przekłada się na to, co dzieje się w naszych krajach, ale samo poczucie bycia w tej grupie i tej właśnie ojcowskiej czy też matczynej opieki pozwala nam być trochę bardziej bezpiecznymi, niż gdybyśmy tej opieki nie mieli. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim gościem była Joanna Mazur, prawniczka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki, Asiu. Dzięki. A my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci i rozwiążemy kolejne zagadki związane z naszą rzeczywistością w erze cyfrowej rewolucji. Do usłyszenia. Radio Campus.